dzisiaj Państwa gościem Radia 5, Waldemar Brzeziński, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana serdecznie. O kilku sprawach chciałem dzisiaj porozmawiać, ale chyba nie sposób zacząć inaczej, bo okazuje się, że no właściwie cała Polska żyje sprawą gimnazjalistów z Suwałk. Suwalski sąd już sprawdza, czy znieważyli swoich nauczycieli. Sprawa dotyczy 11 uczniów, przypomnę, z gimnazjum numer 2 w Suwałkach. Jak pan ocenia całą sprawę? Czy musiało dojść do tej sytuacji, że sprawa otarła się o sąd? Sprawa stała się naprawdę poważna? Nie chciałbym tego puentować dowcipem z jednego z filmów. Jeżeli doszło, widocznie musiało, ale to chyba nie tędy droga. Natomiast, wie pan, wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym im więcej spokoju wokół tej sprawy i mniej wyrażanych opinii, tym lepiej. W tym również mojej opinii, bo jak pan zauważył, zajął się już tym sąd. Z tego, co słyszałem, również kuratorium jako organ powołany do wyjaśniania tego typu spraw się sprawą zajmuje i poczekajmy na efekty ich pracy. Należy tylko ubolewać, że sprawa stała się tak głośna i ale taki mamy jest od komentarzy współczesny świat. No trudno zatrzymać taką medialną machinę, jak mówiłem, cała Polska. Zgadza się, ale w tym momencie moja opinia byłaby zbyt wczesna i też trochę post factum, bo już opinię wiele osób wyrażało, prawdopodobnie